Witajcie. Nadszedł czas na ćwiczenia. Przygotowałem dla was pięć zadań, które dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z programowaniem, mogą być trochę ambitne, ale to nie szkodzi. Pokażę przecież też rozwiązania tych zadań. Proponuję wam przeczytać zadanie, czy posłuchać, jak ja je czytam, a następnie spauzować film, nie zerkać na rozwiązanie, tylko spróbować zrobić samodzielnie. Taka edukacja wiele daje. Pamiętajcie też, żeby nie bać się korzystać z internetu, szukać sobie informacji o konkretnej bibliotece. Jedno z zadań będzie taką propozycją poszukania pewnych rozwiązań samodzielnie. Zapraszam. Zadanie pierwsze. Wyświetl parzyste elementy zbioru od 1 do 100. Mamy też podpunkt. Stworzyć funkcję do tego zadania, która pobiera ten zakres jako argumenty. Oto moja propozycja rozwiązania tego zadania. Propozycja dlatego, że co programista to może być jakiś inny pomysł. Może macie lepszy. Tutaj mamy pętlę for, która przechodzi przez zbiór od 2 do 100, ale przechodzi co dwa kroki. Wykorzystałem tutaj funkcję range, która właśnie mówi, że od 2 do 100, 101, ale bez 101, czyli do 100 włącznie. Ale przesuwaj się w tym zbiorze nieco co jeden domyślnie, tylko co 2. Zatem 2, 4 itd i po prostu w takiej pętli wyświetlam sobie tę liczbę parzystą, która jest kolejnym takim reprezentantem, referencją do elementów tego zbioru wygenerowanego przez funkcję ręcz. Na koniec wyświetlam jakąś tam linijkę z gwiazdek, żeby było widać gdzie się skończyło. I mamy to o dokładnie tutaj. I druga opcja wiąże się ze stworzeniem funkcji, która zrobi coś podobnego z tym, że zasięg, ten zakres tego zbioru nie będzie narzucony tam od 1 do 100, tylko właśnie będziemy musieli sobie ten zasięg wprowadzić jako argumenty do funkcji. Zatem mamy zdefiniowaliśmy tutaj funkcję, nazwałem ją parzyste ze zbioru, a tu mam właśnie a do b. Mamy też opis dla zakresu od a do b, wyłączając b, wyświetla liczby parzyste. Zatem podpowiedź do tego, jak działa ta funkcja. No i tutaj mamy bardzo podobny mechanizm, tyle że już w funkcji również korzystamy tutaj z takiej pomocniczej zmiennej parzysta, która będzie reprezentowała elementy z tego zbioru. Tyle tylko, że ten zbiór zdefiniowałem już trochę inaczej. Przede wszystkim wykorzystałem tutaj wyrażenie warunkowe, które sprawdza, czy reszta z dzielenia a, a to jest ten zakres początkowy, jest zerem bądź jedynką. Co zwróci reszta z dzielenia a przez 2? No albo 0, albo 1, czyli albo fałsz, albo prawdę. Zatem kiedy to będzie prawda? Kiedy istnieje reszta z dzielenia, czyli kiedy nie jest to liczba parzysta. Zatem jeżeli nie jest to liczba parzysta, to a, ten pierwszy, to sobie zaczynam od liczby parzystej, czyli podnoszę a o 1. Zatem moje range dostanie jako pierwszy argument liczbę parzystą. A gdyby A po prostu było parzyste, to dostanie tę parzystą, taką, jaka jest. Chodzi o to, by zbiór zaczęty od 3 nie przechodził o 2 na no 3, 5, 7, tylko 4, 6, 8. A jeżeli zacznę ten zbiór liczby parzystej, na przykład od 8, to niech sobie zostanie te 8. I przesuwam się również po 2, a jako argument do, czyli ten zakres od do, używam B plus 1, no bo tu mamy że do B ale wyłączając B, więc robimy sobie tutaj B plus 1. Zatem trochę zmodyfikowałem tę pętlę for, która tutaj jest poza funkcją. Efekt po wyświetleniu, popatrzmy, mamy tu dwa wywołania tej funkcji. Pierwsze, od 45, i tu właśnie mamy tą liczbę nieparzystą, do 100. Efekt jest tutaj. Od 46 wyświetlają się liczby, do 100 włącznie, bo jest to też liczba parzysta. A tutaj mam od parzystej, od 2 do 32 i też... Jest właściwie rozpoczęte od dwójki. Właśnie ze względu na to, że pierwsza liczba zakresu może być parzysta lub nie, tu właśnie wykorzystałem to wyrażenie warunkowe. Pamiętamy, jest to taki if, ale specyficzny, skrócony, który zwróci albo to, co jest po jego lewej części, albo to, co jest po jego prawej. Jeżeli if zwróci prawdę, to ta część jest zwrócona jako cały element, a jak nie, to ta. I to jest to wyrażenie całe tutaj generuje pierwszy element y, dla funkcji ręcz, pierwszy argument. Zadanie drugie. Wyświetl 30 elementów ciągu Fibonacciego. Po pierwsze, trzeba się będzie dowiedzieć, czym jest ciąg Fibonacciego. Internet pomoże, ale tak naprawdę to bardzo proste. To taki ciąg, który zaczyna się od na przykład dwóch jedynek, a każdy kolejny element tego ciągu to suma dwóch wcześniejszych. Ale ja nic nie mówiłem. Sprawdźcie sami. I teraz ten ciąg Fibonacciego będziemy jakoś obliczali i chciałbym, żebyśmy zrobili to iteracyjnie i rekurencyjnie. Czym jest iteracja, rekurencja, to powiem za chwilę. I podpunkt do tego zadania, wykorzystując bibliotekę time, wykaż, że iteracja działa szybciej. Na własną rękę zerknijcie sobie na tę bibliotekę time. Od razu mimo to mała podpowiedź, można wykorzystać funkcję time, która się w tej bibliotece znajduje. Na początek pokażę wam rozwiązanie iteracyjne. Iteracja to taka technika, która rozwiązuje problem z wykorzystaniem pętli po prostu. Jeżeli gdzieś macie pętlę i ta pętla przyczynia się do rozwiązania problemu, to najprawdopodobniej będzie to iteracja. A czym jest ta rekurencja? A to w drugim rozwiązaniu wam powiem. Na razie skupmy się na tym rozwiązaniu iteracyjnym. Otwieramy sobie, importujemy sobie bibliotekę Time, w której za pomocą funkcji Time skrzytuje czas. Ten czas. Wkładam do, do, tutaj do zmiennej C1. W praktyce będzie to ilość sekund, która jest tam odliczana, i mikrosekund, czy części sekund ułamkowych. Tutaj mam zbiór początkowy, w którym z definicji daje dwie jedynki. Możemy przyjąć, że ciąg Fibonacci'ego zaczyna się od liczb 0 i 1 albo od 1 i 1. O tam różnie się przyjmuje. Nie jest to błędem przyjęcie, że to jest 1 i 1. Kolejny element tego zbioru to będzie suma 1 plus 1. Tak, czyli to będzie 2. Kolejny to będzie suma dwóch ostatnich, czyli 2 i 1, tak? I tak dalej. I teraz mamy tutaj prostą funkcję. Otóż dla i z zakresu od 1 do 28. Dlaczego od 1 do 28? No bo dwa elementy już mam, a chcę mieć pierwszych 30, więc chcę policzyć 28 pozostałych. Zatem dla tego i wykonuje bardzo prostą operację. Wygląda to może trochę za wiele, ale jak się przyjrzycie, to jest to bardzo proste i w zasadzie jest to dokładna definicja tego, czym ten ciąg Fibonacciego jest. A realizuje to za pomocą pętli for, więc jest to właśnie iteracja. Zwróćcie uwagę, do zbioru Z, który tutaj będzie tym moim Fibonacciego zbiorem, dodaję funkcją append co? Sumę dwóch elementów. No ale jakich to elementów? Ano takich Ponieważ jest z listą, mogę się dobrać do jego elementów za pomocą indeksu. Zatem pierwszym elementem jest z od, taki, od takiego indeksu. len od z minus 1. Co to jest len od z? Len od z zwraca mi ilość elementów. Zatem w pierwszym początkowym kroku pętli będzie to 2. Ale od tego 2 odejmę 1. Zatem z od 1 to jest ostatni element. I dodaję go do przed ostatniego elementu bo tutaj mam minus 2 zatem co dodam na końcu listy sumę dwóch ostatnich elementów po tym kroku będę miał już trzy elementy 1, 1 i 2 zatem kolejny krok pętli drugi krok zrobi dokładnie to samo doda czwarty element, który jest sumą dwóch ostatnich potem piąty, który jest sumą dwóch ostatnich szósty i tak 28 razy skutek? skutek macie tutaj w tej linijce. 1, 1 to ten początkowy 2, a potem jest 2, 3, 5, 8, no i to jest dokładnie Fibonacci. I to było rozwiązanie iteracyjne, ale jeszcze tak równolegle spróbujemy ten podpunkt A tutaj zauważyć. Popatrzcie, przed wykonaniem algorytmu odpaliłem sobie ten time i zczytałem tę wartość. Po zakończeniu i wyświetleniu odpaliłem jeszcze raz tę funkcję, ale przypisałem ją sobie do C2. I teraz wyświetlam. Różnice C2 minus C1. Mamy to tutaj. Widzimy, że zajęło to maszynie w tym przypadku. 0 sekund i tutaj ułamkowe części sekundy, tam od 6 tysięcznych się zaczyna. No jakieś tam mikrosekundy pewnie albo coś w tym stylu. Jak to będzie w przypadku rekurencji? Zobaczmy. Jeżeli wiecie, czym jest rekurencja, przewinąć fragment, który będzie na tablicy. Odsyłam też do kursu z C, gdzie tę rekurencję wydaje mi się, że dosyć dobrze wytłumaczyłem. Rekurencja jest techniką, w której wykorzystujemy funkcję, aby rozwiązać jakiś problem, z tym, że funkcja ta, e, aby rozwiązać ten problem, wywołuje samą siebie. Zatem moment wywoływania funkcji przez samą siebie już mówi nam o tym, że mamy do czynienia z rekurencją. Czasami też mówimy, że jeżeli rekurencję da się zastąpić przez iterację, to to jest taka pseudo -rekurencja. Ale akurat zostawmy, czy rekurencja jest autentyczna, czy tylko pseudo. Jeżeli funkcja wywołuje samą siebie, to to jest rekurencja. Zatem gdzieś tutaj w ciągu instrukcji tej funkcji, która coś tam robi, prowadzi do rozwiązania problemu, nastąpi wywołanie tejże funkcji. Najczęściej dla jakichś troszkę zmienionych argumentów, no ale jednak i brzmi to jak przepis na porażkę, dlatego że no jak to, funkcja wywołuje samą siebie, no to ta wywołana też wywoła siebie, no to to brzmi jak taki nieskończony ciąg wywołań, który musi zakończyć się po prostu jakąś pętlą, która zeżre wszystkie zasoby komputera. I tak by było, jeżeli taką funkcję źle zaprogramujemy dlatego kluczowa informacja. Każda taka funkcja rekurencyjnie stworzona, czyli taka, która zawiera swoje własne wywołanie, wywołuje samą siebie w środku. Musi mieć warunek stopu, czyli musi mieć taką instrukcję, która na pewno zakończy tę funkcję, wcześniej czy później. Jak można to sobie wyobrazić? Co się dzieje w pamięci, kiedy funkcja wywołuje samą siebie? Co się w ogóle dzieje? Jak to sobie wyobrazić? Tak naprawdę nie jest może to wyobrażenie sobie tego konieczne. Część osób prawdopodobnie w ogóle nie wyobraża sobie rekurencji, ale gdybyśmy jednak spróbowali. To mogłoby to być wyobrażone sobie mniej więcej tak. Mamy funkcję, która działa na jakimś argumencie. Kiedy ja ją wywołuję, to ona działa, aż się w pewnym momencie skończy. Powiedzmy, że kończy się w tym miejscu. Ale zanim ona się skończy, wywołała ona swoją jakąś kopię dla, powiedzmy, argumentu, nie wiem, o jeden mniejszy. I teraz ta funkcja też gdzieś tam działa, kiedyś się skończy, ale zanim ona się skończy, to się chce wywołać dla powiedzmy kolejnego argumentu. Ta funkcja podobnie i podobnie, ale w pewnym momencie, któraś z wywołań po iluś tam takich wejściach, zauważcie, każde kolejne wywołanie trwa, a te też trwają, czyli dopóki nie skończą się te wywołania wewnętrzne, to ta pierwsza funkcja wywołana, ona ciągle jakby rezyduje w pamięci, ona czeka, zatem taka rekurencja. Pociąga za sobą spore zużycie zasobów, ponieważ jeśli tych wywołań będzie bardzo dużo, to wszystkie te funkcje będą cały czas jakby klonowane w pamięci, żeby mogły zadziałać. No ale którymś, w którymś momencie, któraś z tych funkcji wywołana powie stop, czyli ona już się nie wywoła. I co wtedy? Wynik tej funkcji ostatniej zostanie zwrócony do tej która ją wywołała, i dopiero ta będzie mogła zakończyć działanie. Ale ta swój wynik zwróci do ciągu instrukcji, który do tej funkcji, która ją wywołała, i dopiero ta wywołująca tę córeczkę, bo nazwijmy ją przodek, ta przodkini, będzie mogła też zakończyć swoje działanie, a jak zakończy, to wynik zwróci do funkcji, która ją wywołała. I tak będą wychodzić jedna z drugiej, aż w końcu ta pierwsza, która wywołała wszystkie te swoje, Córki funkcje też się wreszcie zakończy, ale któraś z nich gdzieś tam w pewnym momencie musiała się przestać wywoływać. O to chodzi właśnie z tym warunkiem stopu. Zobaczmy jeszcze to w praktyce, jak to można wykorzystać. Zatem tworzę funkcję Fibonacci. Przyjmuje ona jeden argument i to jest liczba n, która będzie oznaczała, który element ciągu chce sobie policzyć. A co jest w środku? Jest tylko jedna instrukcja, jest to wyrażenie warunkowe, tutaj jest jej serce, i to wyrażenie zawiera i warunek stopu, i samą rekurencję. Otóż, jeżeli n jest większe od dwóch, to zostanie uruchomiony i zwrócony o ten fragment, czyli wyrażenie zwróci sumę wywołania dwóch fibonacich, ale dla mniejszego elementu, dla n-1, dla n-2, domyślamy się, że to są te dwa wcześniejsze elementy bo Fibonacci od 3 zwróci trzeci, no ale trzeci jest sumą dwóch pierwszych, zatem to jest dokładnie z definicji ta suma i tu jest ten motyw rekurencji. A kiedy warunek stopu zajdzie? A no kiedy n nie będzie większy od dwóch, tylko będzie na przykład jedynką lub dwójką, wtedy po prostu zostanie zwrócone 1, bo tak ma być, Fibonacci od 1, czyli pierwszy element to jest 1 i Fibonacci od drugiego elementu to też jest 1, zatem pierwsze dwa elementy to będzie zawsze 1 i to jest właśnie też warunek stopu. No dobrze, a jeżeli mamy coś większego od 2, weźmy na przykład trójkę. Zatem Fibonacci od 3, co zrobi? No, wykona tę instrukcję, czyli co? Sprawdzi najpierw, że 3 jest większe od 2, zatem wywoła Fibonacci od 2 i Fibonacci od 1, a więc nawet dwie córki do życia powoła. I teraz Fibonacci od 1, co zrobi? No, uruchomi się i sprawdzi ten warunek i zobaczy, że jest. No nie większe od 2, bo jest dwójką, więc zwróci jedynkę. Więc w to miejsce zostanie podstawiona jedynka. Ale to nie koniec, jeszcze musi się ten Fibonacci od 1 obliczyć. On też sprawdzi i też zwróci 1. Zatem tu będzie 1 plus 1. Zatem Fibonacci od 3 zwróci dwie, sumę dwóch jedynek, czyli 2. No i to się zgadza, bo pierwszy element to 1 w ciągu, drugi to 1, a trzeci to suma dwóch pierwszych, czyli 2. I tak to działa. Spróbujcie to sobie rozrysować na przykład dla czwórki albo piątki. Okay? No ale sama funkcja to nie koniec zadania. Teraz muszę policzyć wszystkie 30 elementów ciągu. Zatem co zrobię? Stworzę sobie zwykłą pętlę od 1 do 30 i każę wyświetlić Fibonacci od i. Czyli 30 razy wyświetlę Fibonacci, pierwszy element Fibonacci, drugi Fibonacci, Fibonacci aż do 30. Efekt. Popatrzcie. Mamy pierwszy Fibonacci tutaj. To jest ten iteracyjny, i już wiemy, że wykonał się w takim czasie. A tu mamy dokładnie ten sam ciąg Fibonacciego, tyle tylko że rekurencyjnie. Policzony rekurencyjnie dzięki metodzie rekurencyjnej Fibonacci. Jedna mała uwaga. Widzicie czas wykonania. Tutaj po skończeniu i wyświetleniu Fibonacciego metodą rekurencyjną. Jeszcze raz wywołałem zmienną czas. Funkcję, przepraszam, czas, która wyświetlona od ostatniego zmierzonego czasu przed Fibonacci pokazała, że tutaj no 0,65 sekundy, czyli znacznie dłużej, patrząc na te dwie liczby, wykonywała się ta rekurencja, i jeszcze do tego zażarła więcej zasobów. Zatem rekurencja, mimo że bardzo elegancka, ma swoją wadę. No właśnie, jest zasobożerna. Jeżeli gdzieś możecie wykorzystać iterację. To nie używajcie rekurencji. Rekurencja jest fajnym tworem teoretycznym i w pewnych sytuacjach nie da się czegoś nie zrobić rekurencyjnie. Natomiast jeśli wiemy, jak zrobić coś iteracyjnie, to z punktu, z punktu widzenia działania kodu, prędkości działania kodu, róbcie to iteracyjnie. Zadanie trzecie. Narysuj kwadrat zbudowany z losowej małej literki n znaków w n wierszach. O, no, takie coś, jak tutaj widzicie. No to ja wiem, że to nie wygląda jak kwadrat tylko prostokąt. Ale chodzi o to, że jest n literek w n wierszach, taki kwadrat. Rozumiecie. Dla losowego n większego od 4. Kwadrat ma być w wersji wypełnionej i pustej, czyli tylko krawędzie. Importuję bibliotekę random i generuję sobie za pomocą funkcji rand int n. -kę. Nie biorę nki dużej, tak aby te nasze kwadraty nie były za wielkie. Wyświetlam N, oto jest tutaj to miejsce. I teraz pokażę takie dwa sposoby na y, znalezienie tej losowej literki. Tutaj zadziała drugi, ponieważ zmienna literka, którą wy, wylosowałem, będzie nadpisana, ale umieściłem tu takie dwa sposoby, może y, Was zainspirują do jakichś innych zadań czy innych problemów. Po pierwsze, mamy tutaj taką sytuację, że losuję sobie liczbę od 97 i 26 znaków do przodu. 97 to jest kod małej literki a b ma 98 i tak dalej ponieważ tutaj alfabet anglojęzyczny ma 26 znaków więc losuję sobie od 97 do sumy 97 plus 25 to jest 26 znaków z tą pierwszą włącznie i teraz wykorzystuję taką metodę hr która liczbę zamienia na literkę no i tutaj literka będzie Jedną z jedną z małych literek anglojęzycznych. To taki pierwszy sposób. Możecie sobie to potem odkomentować, sprawdzić, że tak jest. Ale też pokazałem drugi sposób. Stworzyłem napis taki zwykły napis tekstowy, w którym zawarłem wszystkie literki, jakie mam na klawiaturze. Fajne to jest też, dlatego, że mogę tutaj dopisać na przykład ON, Z, nie znając, jakie one tam mają kody, U i tak dalej. I teraz. Mając taki napis, wymuszam potraktowanie go jako listy. Zatem rzutuję, jakby na listę, zmieniam typ. W efekcie ten napis będzie potraktowany jako zbiór malutkich litereczek Q oddzielnie, A oddzielnie. I tutaj zapisuję to do literki, do zmiennej literki. No a teraz biorę sobie jedną literkę, losując indeks z tego zbioru, z tej, ta, z tej listy, czyli biorę literki od jednego tylko elementu. A jak losuję te elementy? No od indeksu 0 do ostatniego indeksu, jaki jest w tym zbiorze, czyli ilość wszystkich len od literki, ilość wszystkich literek minus 1. Zatem w to miejsce zostanie wstawiony losowy indeks. Losowy indeks z tej y, tablicy literki. W efekcie do literki literka zostanie wstawiona tylko jedna literka losowa z tego zbioru, ponieważ losowa to nie musi być ani alfabetycznie, ani uporządkowane. Zatem tak czy inaczej, mam tu teraz literkę wylosowaną. Wylosowało się D. Rozwiązanie pierwsze, kwadrat wypełniony. Stosuję pętlę FOR, w której dla i, które jest ze zbioru od 1 do n, wyświetlam, popatrzcie co? Literkę pomnożoną n krotnie przez siebie. Po prostu. Jeżeli n było 5, tak jak tutaj, to ja pięciokrotnie wyświetlę. 5 razy literkę. Pierwszy print 5 razy wyświetlił literkę d. I ten pierwszy print powtórzy się również 5 razy, bo to mi gwarantuje pętla for, którą tutaj wykorzystałem. No i to jest ten zapełniony kwadrat. A niżej mamy pusty i od razu się usprawiedliwiam, to naprawdę jest kwadrat tak nie wygląda, nie? ale to dlatego, że to nie jest czcionka typu monospace. I szerokość literki D jest większa niż szerokość spacji, ale spacji w środku są trzy. Patrzcie raz, dwa, trzy i już jestem przed literką D. Zatem wszystkich znaków jest tutaj naprawdę pięć. Zatem to, to jest kwadrat, ten niekształtny prostokąt. Zatem jak to wyświetlić? Mam taki oto mechanizm. Popatrzcie, mam również pętlę for, praktycznie identyczną, ale stosuję taki oto trick. Ta linijka to robi. Najpierw zauważam, że niezależnie od tego, który to jest wiersz, na początku zawsze będzie literka. Jest literka tu? Jest. I zauważam, że na końcu każdego wiersza na pewno będzie moja literka, zatem ona będzie tu wyświetlona. Początek tekstu i koniec. A co ma być w środku? W środku będzie n-2 elementów i albo będzie to literka, albo spacja. Jeżeli to jest pierwszy lub ostatni wiersz, no to to będzie dalej literka, bo to jest ta krawędź. A jeżeli wnętrze, no to spacja. Więc co robię? Używam sobie wyrażenia warunkowego i pytam się, popatrzcie. Jeżeli i jest w zbiorze 1n, czyli jest albo pierwszym, albo ostatnim wierszem, to w zależności od tego wyświetlam n minus 2 razy literka, czyli dla piątki to będą 3 literki, albo Napis spacja razy 5 minus 2, 3. Czyli wyświetla po prostu o dwa mniej tych elementów ileś tam. Albo trzy literki w przypadku, gdy n jest piątką, albo trzy spacje. Easy? Jedna linieczka, dosyć skondensowana, ale rozwiązuje całe zadanie. Spróbujcie to sobie na przykład zrobić w C++. Zadanie czwarte. Stwórz funkcję, która otrzymuje słownik... I zwraca, jako argument, i zwraca jego część złożoną tylko z tych par klucz-wartość, w których klucz nie jest liczbą. Słownik ma mieć przynajmniej trzy elementy, czyli takie pary, klucz-wartość. I tutaj już taki słownik sobie ręcznie zrobiłem, nic tu nie losujemy. Zwróćcie uwagę, tutaj klucz nie jest liczbą, tu też nie jest liczbą, tu jest liczbą, więc teoretycznie ten element powinien być pominięty, kiedy funkcja zwróci nowy słownik, ponieważ mam zwrócić taki nowy słownik, w których klucze nie są liczbami. Tutaj jest klucz liczbą, więc tego elementu nie powinno być i tego elementu też nie powinno być, więc ani jeden, ani słonia, ani 5, ani kusza nie powinny znaleźć się w nowym słowniku. Ma zostać klucz 1, klucz 2 i klucz 3, bo tutaj klucze, niezależnie od wartości, nie są liczbą. No to jak to można rozwiązać? Przy okazji rozwiązania tego zadania pokażę wam Metodę items, która była gdzieś tam wykorzystana w momencie, gdy pokazywałem słownik, ale tak trochę ją ominąłem, mówiąc, że to tam coś się wyświetla i tak dalej. A to dlatego, że nie mieliśmy jeszcze pętli, żeby zobaczyć, co ta metoda robi, ale już chciałem o niej wspomnieć, bo jest bardzo fajna. Ale tutaj Wam pokażę, o co chodzi. Otóż popatrzcie, tutaj wyświetlimy sobie nasz słownik S i to jest ta linijka. Widzimy, że jest to rzeczywiście słownik, nawiasy klamrowe, mamy pary, klucz, wartość. Pyton wie o co chodzi. A teraz wykorzystam metodę. Items i tu wyświetlam tę metodę na moim słowniku uruchomioną i jeszcze sobie pokazuję typ, który tutaj te items zwróci, bo items ta metoda zwraca też pewien zbiór, ale trochę inny. Zobaczcie, o tutaj jest ten zbiór. To jest taki specjalny obiekt klasy dictItems i tak w praktyce to to by była taka lista, jakby lista, złożona z takich krotek klucz, przecinek, Wartość, czyli nie mamy już słownika, tylko taki trochę zmutowany zbiór, gdzie mamy takie pary klucz wartość, ale nie jako słownikowe pary, tylko jako taka mała krotka, mała lista. I tutaj widzimy, że to jest specjalny typ dict items. Zatem ta funkcja items zwraca mi takie pary. No i teraz pytanie, no dobrze, ale po co mi to? A zobaczcie po co. Normalnie, jeżeli bym robił pętlę for przez elementy słownika, to miałbym dostęp tylko do klucza a wartość mógłbym wywołać przez no w ten sposób o tak czyli jakbym sobie zrobił for jakieś a in s to a jest tylko kluczem zatem żeby wyświetlić wartość to musiałbym zrobić s od a a tutaj dzięki temu items mogę zrobić coś takiego popatrzcie dla kv key value dla pary klucz wartość które znajdują się o właśnie tutaj używamy naszego items Wyświetlka V i zobaczcie, to jest tutaj. Mam oddzielnie w zmiennej klucz i oddzielnie w zmiennej V wartość. I tu wyświetlam sobie te pary. O tutaj. I to jest taka bardzo ciekawa metoda, która pozwala mi przejść przez słownik, chwytając oddzielnie klucz i oddzielnie wartość. A tak wygląda funkcja, którą proponuję stworzyć, by rozwiązać to zadanie. Może zrobicie lepszą? Dajcie w komentarzu. Tutaj mamy opis. Zwraca fałsz, ta moja funkcja, która przyjmuje słownik jako argument. Zwraca fałsz, gdy argument nie jest w ogóle słownikiem a taka powiedzmy mini kontrola błędów. W przeciwnym wypadku wykonuje operację odrzucenia elementów, których klucz jest liczbą, i zwraca nowy słownik czyli taki opis do dokładnie tego, o co chodzi w tym zadaniu. No i co tutaj mamy? Przyjrzyjmy się. Najpierw małe wyrażenie warunkowe. Jeżeli, y, zwykła instrukcja warunkowa, jeżeli nie jest mój słownik klasy słownik, mój kandydat S, mój argument S, to zwróć fałsz. Czyli key filter zwróci fałsz w momencie, kiedy to nie jest słownik przekazany do funkcji. No ale załóżmy, że jest. Zatem, wykorzystuję tu funkcję filter, jedna z funkcji omówionych ostatnio. Która, jak wiemy, już przyjmuje lambdę jako argument, a potem jakiś zbiór, w tym wypadku nasz słownik. I co tutaj się dzieje? Otóż, dla każdego klucza z tego słownika filtruje jego elementy, sprawdzając bardzo prostą rzecz, czy ten klucz jest intem lub floatem, czyli czy jest liczbą. Jeżeli jest tym lub tym, no to zachowam w zbiorze tylko to, co nie jest ani intem, ani floatem. Zatem w praktyce Filter zwróci mi tylko te klucze, które nie są liczbą. I te klucze lądują tutaj w Good Keys. Wyświetlmy sobie te Good Keys. To jest to, zobaczcie. Jest to taki specjalny obiekt, taka iteracja do tego, co zwraca funkcja filter. Ale ja wiem, bo już to widzieliśmy na wcześniejszych odcinkach, że możemy sobie to rzutować teraz, zmienić troszeczkę i. Potraktować jako listę, zwyczajną listę. Listę kluczy właściwych. I tu popatrzcie, tworzę sobie nowy zbiór, nowy słownik, przepraszam, on jest na razie pusty, i teraz dla tych dobrych kluczy, które zwrócił filtr. Dla tych dobrych kluczy. O tutaj są te klucze. Przechodzę przez nie, rzutując na listę, przechodzę przez nie i przypisuję do zmiennej gutki. Tutaj mam, jeszcze raz pokażę, tu jest te gutki, czyli te dobre klucze. Rzutuję to na listę, zmieniam to jako listę i przez ten zbiór przechodzę. A więc każdy kolejny gutki to będzie po prostu ten dobry klucz z tej S. I co robię? Do nowego słownika, do dokładnie klucza o takiej samej nazwie jak ten dobry, wstawiam wartość z tego pierwotnego. Mówiąc krótko, tworzę nowy słownik, ale już tylko z tych elementów, których klucz był dobry. No i na koniec zwracam ten new S. I tutaj potem wyświetlam sobie ten nowy słownik. I ten nowy słownik jest tutaj, zobaczcie. I to już jest słownik bez tych dwóch kluczy. Bez mm, jedynki, która miała słonia, i piątki, która przechowywała kaszę. Są tylko te, o które nam chodziło. No i to jest zadanie czwarte. Zadanie pięć. Stwórz funkcję, która w przekazanej liście szuka liczb pierwszych i zwraca listę z tymi liczbami pierwszymi dosyć zawiła modyfikacja, można powiedzieć, takie 5a z gwiazdką. Jeżeli elementem przekazanej do tej funkcji listy są inne listy, bądź krotki, bądź słowniki, spróbuj i w nich odszukać inne liczby pierwsze. A jeżeli w tych przekazanych też są krotki, to tam też wyszukaj liczb pierwszych. Wyświetl znalezione liczby pierwsze jako zbiór. To taka ostateczność. Zatem to jest całkiem skomplikowane zadanie, zwłaszcza ten podpunkt A, ale skupmy się może najpierw na tej części pierwszej. Na początek importujemy funkcję SQRT z biblioteki mat, to jest liczenie pierwiastka tam, drugiego stopnia kwadratowego. I teraz mamy zdefiniowaną funkcję prime, która poinformuje mnie, czy przekazany argument to jest liczba pierwsza. Przy czym nie ograniczam się do tylko do liczb, jeżeli to, co jest tu przekazane, nie jest intem. Nie jest liczbą całkowitą, no to to na pewno nie jest liczba pierwsza. Funkcja nie krzyczy, że ojejku to nie liczba, po prostu mówi, to na pewno nie jest liczba pierwsza. Zatem funkcja zwróci fałsz dla wszystkiego, co nie jest intem, na pewno. No ale gdy jest intem, to teraz musi sprawdzić, czy to jest liczba pierwsza. I tu wykorzystuje klasyczny algorytm, że jeżeli liczba kandydat nie ma dzielników od 2 do pierwiastka z samej siebie, Czyli żadna liczba od dwójki do pierwiastka z tej kandydatki. Nie dzieli mojej liczby, mam na myśli dzielenie z resztą, czyli każde dzielenie ma jakąś resztę. To znaczy, że nie ma takiego dzielnika, to znaczy, że to jest pierwsza. A jeżeli znajdę chociaż jedną, jakąś taką liczbę, która podzieli tę wartość bez reszty, no to to nie może być liczba pierwsza. I tutaj dokładnie się o to pytam. Od 2 do. Pierwiastka z mojego kandydata. Tutaj plus 1, bo to jest zasięg. Sprawdzam dzielniki. X dzielę przez kolejne te elementy tego zbioru. Jeżeli w pewnym momencie znajdę dzielnik, czyli tutaj wartość będzie. No będzie zerowa, tak. No to zwrócę fałsz. A jak nie czyli przejdę przez wszystkie te elementy, cała pętla się wykona i ani razu nie zostanie zwrócony fałsz, bo ani razu nie znalazłem dzielnika, zwrócę prawdę, to znaczy, że x jest liczbą pierwszą. Samą funkcję możecie sobie poanalizować na spokojnie. Ale to rozwiązanie jest tutaj ciekawsze. Otóż mam funkcję F5, która realizuje to zadanie piąte. Tworzy sobie pustą listę i teraz dla przekazanej listy to właśnie będzie tutaj ta lista L, którą za chwilę omówię. Dla przekazanej listy robię taką operację. Biorę każdy element z tej listy i sprawdzam, czy jest to liczba pierwsza. Jeżeli tak, to dodaję tę liczbę do nowej listy, a na koniec zwracam listę z tymi pierwszymi liczbami. I teraz zobaczcie, że na tej liście mam nie tylko liczby, to jest moja lista, którą za chwilę będę yy, filtrował pod kątem liczb pierwszych. Mam tutaj liczby, niektóre są pierwsze, niektóre nie, ale mam tutaj też napisy, mam tutaj też inne listy. Mam tutaj też krotkę, która jeszcze na dokładkę zawiera w sobie listę i mam też słownik. Zatem w tej liście masa rzeczy dziwnych się znajduje, a mimo to ta funkcja F5 wyłapie z tej listy na pewno liczby pierwsze. Przynajmniej ta funkcja F5 w pierwszym przypadku pominie wszystkie inne listy, pominie też liczby pierwsze z tych list, które są w tej głównej liście. No ale to jest to pierwsze zadanie. Zobaczmy, co wyświetli F5 od L, czyli nasza funkcja, w której przekazaliśmy tę właśnie listę. Wyświetli nam o ten zbiór. Zobaczcie. Tutaj trochę Enterami się przesunę, będzie lepiej widać. O! Co tu mamy. Mamy tutaj jedynkę, no jeden dzieli się przez jeden i samą siebie możemy uznać jeden za liczbę pierwszą. Mamy piątkę, mamy siódemkę, trzynastkę, 29 dziewiątkę. Zatem z całego tego zbioru zostały wybrane liczby pierwsze. Napisy, listy, krotki, słowniki zostały pominięte. I to jest rozwiązanie pierwsze. A co z rozszerzeniem? Zobaczmy. Funkcja F5A... Choć nie wydaje się o wiele dłuższa od tej pierwotnej, jest o wiele bardziej ciekawa, ponieważ wykorzystuje tu właśnie rekurencję. Zwróćcie uwagę, spróbuję to jak najlepiej wytłumaczyć, aczkolwiek samodzielna analiza kodu, przemyślenia, jakieś przykłady proste może Wam też pomogą. Funkcja, podobnie jak funkcja f5, tworzy sobie pustą listę, którą na koniec zwróci. To będą te elementy, które okazały się pierwsze. Ale tym razem chciałbym sprawdzać, czy, jeżeli na mojej liście są inne listy, krotki czy słowniki, to czy w nich przypadkiem nie ma liczb pierwszych? Co więcej, jeżeli w tych listach są jeszcze jakieś zagłębione listy, to czy tam też nie ma liczb pierwszych? Coś takiego tylko rekurencja. Byłoby to trudno zrobić iteracyjnie, nawet nie wiem, czy się da, nie sprawdzałem. Zatem popatrzcie, jak to rozwiązałem. Dla elementu z listy L, powiedzmy, że to najpierw byłoby 1, sprawdzam następujące warunki. Jeżeli ten element jest krotką, to popatrzcie co robię. To wywołaj sam siebie dla tej krotki. Rzutuj ją na listę i się wywołaj. A to, co zwrócisz, dodaj do mojej listy początkowej. Zatem ta pierwsza funkcja, która się wywoła po raz pierwszy, będzie miała tę listę jeszcze pustą, ale doda do niej to. Co znajdą jej własne wywołania dla ukrytych w niej innych list. Zatem najpierw przeanalizowałby jedynkę, 5, 7, 9, 14, kaszankę, a potem zobaczyłby, że tu jest jakaś krotka albo lista czy coś innego. Odpali wtedy swoją własną instancję, funkcję F5A, samą siebie dla tego tylko elementu i spróbuje w nim znaleźć liczbę pierwszą, a to co znajdzie, zwróci i wpisze to do tej listy, którą wywołała ta macierzysta ta pierwotna funkcja. Zatem jeśli znajdę kro krotkę, rekurencja się odpala dla tej krotki. Jeśli znajdę listę, odpala się rekurencja dla tej listy. Jeżeli znajdę słownik, to metodą item, z którą omówiłem wcześniej, pobieram sobie ten taki właśnie specjalny jakby zbiór. To też jest w zasadzie lista i, i uruchamiam rekurencję dla tego elementu, który to która to rekurencja też mi znajdzie liczby pierwsze w tym podzbiorze. Jeśli ten podzmiór miał kolejne podzbiory, to i tam zostanie znaleziona liczba pierwsza, bo rekurencja będzie się wywoływała tak długo, dopóki w zbiorze będą znajdywane inne zbiory, a nie tylko liczby. No, Jeżeli nie jest to ani krotka, ani lista, ani słownik, no to odpalę to, co było tu po prostu, czyli to już takie zwykłe sprawdzenie, czy to jest liczba pierwsza. W efekcie wszystko będzie dodawane do. Tej listy NewL, a na końcu będzie to zwrócone. Pamiętajmy jednak, że tu mamy wiele takich multiwywołań, czyli pierwsze wywołanie zaliczy to wszystko, sprawdzi, sprawdzi, a kiedy zobaczy pierwszy zbiór, odpali rekurencję. Następny zbiór, rekurencja. W nim kolejny zbiór, rekurencja w rekurencji. Funkcja w funkcji. Odpalona są i tak dalej. Idea chyba jest jasna, ale sprawdźmy, czy to działa. Oto wyświetlam sobie tutaj. Lista z liczbami pierwszymi F5A, wszystkimi, już uwzględniając nawet te podzbiory, to jest o tutaj. Popatrzcie, czy to się zgadza. Mamy tak: 1, 5, 7. Spójrzmy tu, to jest to 1 znalezione, jest 5, jest 7 znalezione. Potem znajduje się znowu 5, ale to 5 jest znalezione w liście, która jest w tej pierwszej L liście. No i zgadza się, zostało jednak znalezione. Liczba pierwsza wewnątrz ukrytej listy została znaleziona. Następnie mamy 11, 17, to jest ta liczba, została znaleziona w krotce. A 17, o tutaj, zostało znalezione w liście, która jest w krotce, czyli to 17. Potem jest znalezione 23, które jest tutaj. W słowniku klucz został znaleziony, bo jest liczbą pierwszą. I wartość tego klucza została znaleziona, bo też jest liczbą pierwszą. I tak do końca. Już sobie sprawdźcie sami. Jeżeli coś jest liczbą pierwszą, to gdzie bym tego nie zagnieździł i nie ukrył, namierzymy. Fajne co? I teraz na koniec zamieniam tę listę, którą tutaj sobie pobrałem, zamieniam na zbiór, czyli po prostu rzutuję to na set. SET sprawia, że się żadna wartość nie powtórzy, zatem uzyskam i na dokładkę jeszcze uporządkowane wszystkie liczby pierwsze, które tutaj w ogóle wystąpiły, już takie bez powtórzeń. A w zasadzie to nie jest posortowane, musiałbym to najpierw posortować, ale no tak nie jest, ale to nie szkodzi. Jest to na pewno zbiór, nic tu się nie powtarza. Zatem to jest moja propozycja rozwiązania tego zadania. Nie, przypuszczam, że ktoś pierwszy raz chciałby to zrobić, to może być problem. Ale tu chciałem Wam pokazać tak naprawdę też w pewnym sposób, czym jest pytło, co pozwala zrobić. Zapraszam już na następną lekcję.